Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Rutkowska-Odero i horoskop z kart Tarota dla byków na maj 2019 roku. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba i trochę wskazówek do Waszego życia wniesie. Więc zachęcam, zapraszam do obejrzenia całego odcinka dla byków i poczekania, aż wyciągnę magiczną, anielską kartę, też z ciekawym przesłaniem dla Was. Więc drogie byki, teraz koncentruję się na Was. I myślę, wy też możecie przed ekranami monitora swojego komputera myśleć, żeby bardziej wejść we mnie, ze mną w energię. Jaki będzie dla Was maj 2019 roku? Nad czym powinniście się skoncentrować? I już sprawdzam, jaki będzie dla Was maj, nad czym powinniście się skoncentrować. Znaczy tak, z przełożenia informacja jest taka sobie, jeżeli tak mogę powiedzieć. Pierwsza karta, dziesiątka buław, druga karta, królowa pentakli, ostatnia karta, ósemka mieczy. Czyli generalnie, jeżeli miałabym powiedzieć, w jakim okresie jesteście astrologicznym, abstrahując od kart Tarota, to bym powiedziała, no generalnie powinniście mieć, wow, super swój okres astrologiczny, dlatego że jesteście w okresie właśnie swoim urodzinowym, kiedy Słońce jest w Waszym znaku, albo już było, zależy kto się urodzi, czy jedni z Was się urodzili w kwietniu, inni z Państwa w maju. Natomiast tak czy inaczej, astrologicznie powinno być super. No i po części to karty pokazują dziesiątka buław, czyli taka karta noszenia przeszkód, przywalenia obowiązkami odchodzi do przeszłości. Teraz macie królową denarów. Królowa denarów jest taką kartą silną, mocną, sprzyjającą koncentrowaniu się na sprawach zawodowych i możliwości osiągnięcia dobrej pozycji albo ugruntowanej pozycji. Natomiast to, z czym będziecie musieli popracować, co będzie Was osłabiało, własne myślenie. Widzimy tutaj ósemkę mieczy. Miecze odpowiadają za nasz intelekt. Widzimy, że innej osoby przy niej nie ma. Czyli tak jakby uważajcie, żebyście się własnymi myślami nie ograniczali, tak jak ogranicza się ta postać na karcie. Idziemy dalej i teraz wyciągnę dla Państwa trzy karty, dla oczywiście byków, trzy karty na sprawy uczuciowe. Byki i sprawy uczuciowe. Byki i sprawy zawodowo-finansowe i byki i sprawy zdrowotne. Jak to wszystko będzie wyglądało? I już sprawdzam, kochani. Dobrze. Jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, to bym powiedziała tak, dobre, aczkolwiek trochę trudne karty, ale plus. Plus jest taki, że wszelkiego rodzaju rozczarowania odchodzą do przeszłości. I nawet te karty mówią, słuchaj, przemyśl teraz, czy wszystko jest w Twoich sprawach uczuciowych tak, jak powinno być. I zarówno to się dotyczy byków zaobrączkowanych i byków samotnych. Jeżeli coś jest nie tak, jak byś chciała, to jest to odpowiedni moment, żeby przy dziesiątce buław dokonać wysiłku z sądem ostatecznym, aby to, co nie jest dobre, rozwiązać, uwolnić się od tego. Czyli przenosząc to na język prosty, niesymboliczny, jeżeli jesteś w jakimś nieudanym związku, to jest to najwyższy czas, żeby temu związkowi podziękować. A jeżeli jesteś samotna i narzekająca, cały czas wracająca do przeszłości, bo przy tych kartach niestety można powiedzieć, że po części tak jest, to być może dobry czas, żeby powiedzieć przeszłości: dziękuję za ciebie, chcę nowego życia i sąd ostateczny zrobić coś, żeby kogoś poznać. Czyli co zrobić? Ruszyć tyłek, gdzieś zacząć wychodzić, żeby ta druga osoba chociaż miała szansę ciebie zobaczyć, tak? Czyli tak jest to pokazane. Natomiast jeszcze mogę tutaj powiedzieć, że w stałych związkach mogą być też różnego rodzaju takie rozstrzygające rozmowy. Nie tylko na zasadzie być razem czy nie być razem. Mogą być to jakieś decyzje,
decyzje, które będą rzutowały nie tylko na maj, ale również na dalsze miesiące. I tak jakby nie bójcie się tych decyzji podejmować, nawet jeżeli one będą trudne, nawet jeżeli z czegoś będziecie musieli zrezygnować. Więc to jest ten czas, kiedy podejmować decyzje, robić różnego rodzaju ulepszenia. I teraz zobaczymy, co Was czeka w sprawach zawodowo-finansowych. W sprawach zawodowo-finansowych wychodzi całkiem dobrze, bez żadnego naciągania, że całkiem dobrze. Eremita Pustelnik odchodzi do przeszłości. To jest dobra karta, to jest karta, mądra karta, ale jeżeli byśmy wzięli tą kartę jako prognostyczną, tak w kilku słowach w kontekście Waszego układu, to bym powiedziała, różnego rodzaju opóźnienia, długotrwałe działania odchodzą do przeszłości. Teraz, jeżeli w sprawach zawodowych myśleliście czekać, nie czekać, rozmawiać, nie rozmawiać, zmieniać pracę, nie zmieniać pracę, to paś mieczy, co prawda jest to paś mieczy, ale zawsze paś mieczy, gdzie widzimy paś, który bierze szablę, miecz swój do działania i działa. Po pierwsze oznacza on to, żeby działać, że Wasze nawet drobne, małe działania przy karcie moc ostatniej przyniosą rezultaty, czyli brać się za działanie. Więc jeżeli myślicie rozmawiać z kimś, nie rozmawiać, to ta karta mówi rozmawiaj, działaj, bij się o swoje, ale również paś mieczy, kochane byki, oznacza naukę. Więc jeżeli Ty byś się, drogi byku, zastanawiał, czy w tym miesiącu uczyć się, to bym powiedziała, ucz się, idź na jakiś kurs. A jeżeli nawet byś, no w tym miesiącu nie ma żadnego kursu, ale myślisz, że może jakieś studia od października rozpocząć albo inną naukę od jesieni, to teraz się na te studia zapisz. No i proszę Państwa, moja ulubiona karta, karta moc, uwielbiam ją i ona mówi tak. Widzimy na niej kobietę i lwa. Tu jest taki tarot wróżkowy, no taki magiczny, troszeczkę bajkowy. Natomiast ta karta mówi tak. To mówi o Twoich sprawach zawodowo-finansowych. Jeżeli masz cel i nawet 100 osób powie Ci, puknij się w głowę, co Ty sobie tam, drogi byku, wymyśliłeś, ale Ty czujesz, że chcesz ten cel zrealizować, to jesteś w stanie go zrealizować. Kobieta na karcie ujarzmia lwa. Wie, że chce go ujarzmić i go ujarzmia, osiąga swój cel. Więc Ty, drogi byku, jeżeli weźmiesz sprawę w swoje ręce, jeżeli będziesz miał wytyczony konkretnie cel w tym miesiącu, zrealizujesz go. Ujarzmisz każdy problem, ujarzmisz każdą współpracę z drugim człowiekiem, będziesz dobrze odbierany. Amen. I patrzymy zdrowie. No zdrowie, wieża odchodzi do przeszłości. Czyli mam nadzieję, że wszelkie problemy zdrowotne już są za Tobą. Odchodzi do przeszłości, ale mimo wszystko byłabym za tym, żeby zwracać uwagę na swoje rusztowanie. Na swoje rusztowanie, przepraszam, że tak powiem brzydko czy nie brzydko mówię, chodzi to o kręgosłup, tak? Rusztowanie, czyli postawę ciała, kręgosłup, na to zwracać uwagę. Król buław i siódemka pucharów. Buławy bardzo często są związane z układem krążenia albo z układem krwionośnym, czyli na pewno bym zwróciła uwagę przy siódemce pucharów zawoalowaniem, zamazaniem, na przykład na to, czy we krwi nie ma jakichś niedoborów, czy w Waszej krwi nie ma jakichś niedoborów. I jeszcze przy tej siódemce pucharów, która bardzo często mówi o stanie hormonów, też bym powiedziała, sprawdźcie, czy nie jesteście w jakiś sposób rozregulowani hormonalnie. I hormony nie muszą być tylko związane ze sprawami kobiecymi. Mogą być one związane z tarczycą, mogą być one związane z trzustką i wtedy kwestia poziomu glukozy w Waszym organizmie. Mogą być na przykład związane z nadnerczami, przysadką. Byłabym, że jeżeli coś Wam gdzieś tam dolega, to byłabym za tym, żeby właśnie to skontrolować. Najlepiej u lekarza mężczyzny. I drogie byki, na zakończenie dla Was przesłanie z karty anielskiej, podpowiedź, nad czym powinniście się skoncentrować, co robić właśnie w maju. Karta współczucia, anioł współczucia, archanioł Zadkiel mówi: przez wgląd na tę sytuację oraz wszystkie zaangażowane osoby, wliczając w to Ciebie samego, uczyń swoje serce łagodniejszym.
czyli miej więcej współczucia dla siebie, nie bądź zbyt krytyczny w stosunku do siebie i do innych, i na siebie i na innych patrz miłością z serca. Drogie byki, dziękuję za to, że wysłuchaliście mojego horoskopu. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to jestem za tym, żebyście zasubskrybowali. Chętnie przeczytam Wasze komentarze. Mam nadzieję, że same pozytywne. Jeżeli ktoś by się chciał ze mną skontaktować, to poniżej w filmiku macie kontakt do mnie. Dziękuję, radosnego maja!